Suwałkach, tak jak w całej Polsce, świętowana jest dziś setna rocznica odzyskania niepodległości. Z tej okazji była msza święta za ojczyznę w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra oraz okolicznościowe uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół z pocztami sztandarowymi. Były patriotyczne piosenki i wiersze. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Bożena Kamińska, parlamentarzystka, Anna Naszkiewicz, wicemarszałek Sejmiku Województwa Podlaskiego, a Leszek Dec odczytał list Jarosława Zielińskiego, posła i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoich przemówieniach przywoływali historyczne wydarzenia sprzed 100 lat i znane cytaty wielkich Polaków. Cytowano słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, świętego Jana Pawła II czy kardynała prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Niemal w każdym z wystąpień przewijały się nawołania do jedności. Jeżeli nie będzie zgody w narodzie, nie będzie silnej ojczyzny, silnej Polski. Dobrze ujął to prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, mówiąc: nienawiścią nie obronimy ojczyzny, ale musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością, naprzód między sobą. To tylko od nas będzie zależało, czy z przeszłości wyciągamy takie wnioski, żeby budować dobro wspólne, być razem, umieć świętować takie wydarzenia jak dzisiaj, bo czy tak sobie wszyscy wyobrażaliśmy obchodzenie stulecia naszej niepodległości? Myślę, że to pytanie zostawiam dla Państwa. Czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki ekonomicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba pamiętać o przyczynach, które spowodowały, że tak silne i potężne państwo, jakim była pierwsza Rzeczypospolita, zniknęło na długo z mapy Europy i świata. Nie wszystko można wytłumaczyć imperialną polityką sąsiednich mocarstw. Polska upadła również przez podziały, kłótnie, prywatę, stawianie partykularnych interesów nad dobrem wspólnym. Po wystąpieniach i złożeniu kwiatów przyszedł czas na część sportową obchodów. Na początek bieg niepodległości ulicami Suwałk. Jak się biegło z wiatrem, trochę ciężej, ale w drugą stronę pchał wiatr, więc poszło łatwo. Uważam, że uczczenie tak ważnego święta w ten sposób jest wręcz moim obowiązkiem. No, ja myślę, że to jest idealna okazja. Biegów niepodległości w Polsce jest mnóstwo. I nawet nie biegacze, ale każdy, kto jakkolwiek podejmuje aktywność fizyczną, powinien właśnie w ten sposób tą niepodległość uczcić. Piękna okazja, biało-czerwone barwy, hymn Polski, o to właśnie chodzi. Uważam, że to jest niesamowite przedsięwzięcie na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, a biegłam razem z moimi córkami na biegu na dystansie 900 metrów, mąż biegł na 5 kilometrach. Myślę, że to jest super, tak? Że wszyscy jednoczymy się, gdzieś tam nasz patriotyzm w sercach daje nam znać w takich przedsięwzięciach również. Nie tylko w uroczystościach podniosłych, gdzieś tam przy pomnikach, ale w takiej inicjatywie. Bierzemy udział w biegu, ponieważ kochamy naszą ojczyznę. Jest dla nas bardzo ważna i cenimy to, że mieszkamy w wolnym kraju. Uczestnicy biegu dotarli do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie czekały gry i zabawy dla najmłodszych, grochówka oraz wielki tort dla wszystkich. Wieczorem odbędzie się koncert Dumni z Niepodległej w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna oraz Suwalskiej Orkiestry Kameralnej w Suwalskim Ośrodku Kultury.